Dekoracja świąteczna jest, ale już nie taka jak w poprzednich latach. Kiedyś miasto na girlandy, iluminacje i ozdoby świąteczne wydawało 160 tysięcy złotych. Ile będzie w tym roku? Myślę, że około 5 razy mniej pieniążków. Dociskanie pasa będzie widać szczególnie po zmroku. Mamy mniej dekoracji niż w latach ubiegłych. Od 4 lat na Placu Biegańskiego głównie było dużo ozdób. W tym roku ze względu na oszczędności jest ich mniej. Oczywiście nie zabraknie stałych elementów świątecznych. W centralnym punkcie placu mamy żywą choinkę. To już taka tradycja, która zostaje ofiarowana przez mieszkańców, ubrana przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Dodatkowo przy choince pojawi się reniferek, taka ozdoba przestrzenna. No i mamy również przewieszki, dekoracje na drzewach i przewieszki w alejach, które mamy na własność i które wieszają panowie nam co rok. Mamy jeszcze napis Częstochowa, który jest również własnością naszą, więc ten napis się także pojawi. Natomiast jakieś dodatkowe elementy, no w tym roku akurat musimy zapomnieć. W samym Urzędzie Miasta już nie z oszczędności, a z tradycji pojawiają się świąteczne choinki. To drzewko ubierali uczniowie zespołu szkół specjalnych przy ulicy Krótkiej. Postanowiliśmy nastrój świąteczny przenieść również na korytarz urzędu, żeby również mogli tutaj Państwo poczuć już tą magię świąt i żeby pamiętali, że są takie dobre dusze w szkole na ulicy Krótkiej, które pamiętają o pracownikach urzędu i które dla nich właśnie osobiście wykonali tutaj dekoracje. W tym roku postawiliśmy na ekologię. Ozdoby świąteczne są wykonane z tektury, z drewna i z resztek takich odpadowych.